Tegoroczne zawody były bardzo udane. Dopisywało wszystko. Odpowiednia pogoda, nastrój i co najważniejsze, złowiono aż 15 dorodnych ryb. Pod tym względem tegoroczny memoriał był wyjątkowy. Zawody są jak najbardziej udane. Świadczy o tym ilość złowionych ryb. 15 ryb w ciągu 2 dni. Są to bardzo duże ryby, okazałe, złowione dzięki temu, że były właśnie dobre warunki pogodowe. Bo przypomnijmy, że troć i łosoś są gatunkami, których nie sprzyja słońce, tylko właśnie taka nieciekawa aura w postaci mrzawki, deszczu, gdzie nie ma słońca. Oraz to, że były dni sztormowe, spowodowało podniesienie stanu wody w Parsencie, gdzie ryby łososiowate w morzu poczuły tą wodę słodką z Parsenty, rzeki, i weszły. Powiedziałbym, że rewelacyjna. Ja takich wyników nie pamiętam. Ani na memoriale Wierzbickiego, ani żadnej imprezie do tej pory na Parsencie. Także zdecydowanie rekordowa impreza. Prawie same srebrniaki. I to ładne srebrniaki, bo same ładne ryby. Wczoraj złowiłem rybę 78 cm, która mi dała 5. miejsce w ogólnej klasyfikacji. Także to świadczy o tym, ile było ryb i jak hojna okazała się królowa w tym roku. No ale nie tylko w tym roku, bo ludzie po prostu łowią na Parsencie. W memoriale triumfował Leopold Niżałowski z Chociwela, który złowił 2 okazałe trocie wędrowne, z których jedna dostarczyła wędkarzowi szczególnych wrażeń. Branie miałem takie odjazdowe, że ryba weszła w zaczep i pół godziny w zaczepie siedziała. I po prostu ją trzymałem cały czas na sztywno. Raz się pojawiła na wodę, wyszła na środek i zaraz powrotem weszła w zaczep. I tak z pół godziny stała. I także po milimetrze wszystko napięte było, podkręciłem hamulec na maksa i było albo pójdzie, albo nie pójdzie. I po prostu po milimetrze przesuwała się. Kolega biegł, tylko dzwonił co chwilę. Ale jakoś jak dobiegł, to ona w tym momencie minuta przed nim wyszła. Ja już stałem po tą wodzie, dobrze miałem podery, także kolega dobiegł i pomógł i daliśmy radę. Ale najbardziej dorodną zdobyczą poszczycić się mogła pani Grażyna Adamczyk z Kołobrzegu, która złowiła troć wędrowną ważącą blisko 6 kg. No i to jest rekord mój życiowy, chyba już nie do pobicia nawet, bo jak pobiłam dzisiaj facetów, no to jako kobieta jestem oszołomiona tym, że udało mi się akurat taką dużą rybę złapać. Była walka. Tak, nie było łatwo ją wyjąć, bo to jednak ona prawie 5,80 waży, nie? No to była to walka, ale miałam męża i kolegę, także mi pomogli tam pod bierakami. Jeden się nawet utopił, znaczy wpadł do wody za tą rybą, ale udało się. Okazuje się, że złowienie tak pięknych okazów nie jest dziełem przypadku, ale wymaga pewnych nakładów, poświęcenia, cierpliwości, a nawet pasji. To się nie da tak, że pójdzie się, rzuci, ma się rybę. Naprawdę trzeba to za nią chodzić. Ile razy rano wstawało się, tak. Jechało, nie było nic, niczym się wracało, zimno. Nie? Inwestuje się w tę rybę, no bo rzeczywiście, bo wędki są też dość drogie, przynęty, wszystko, no to kosztuje. To jest dość. Widzę, że to dla was ogromna pasja. Tak, to jest pasja, tak. Nasza, tak, bo mąż już na emeryturze, ja jestem na emeryturze, więc oboje jesteśmy i tak sobie jakoś czas w ten sposób umilamy, że mamy te wyprawy. Memoriał Wiktora Wierzbickiego był 3. z 6 zawodów w cyklu Turnieju 4 rzek imienia Jana Mejera.